Witajcie, moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek bestsellerów, czyli co najlepiej się sprzedawało w minionym miesiącu w sklepie aleplanszówki.pl. Aleplanszówki.pl jest naszym ulubionym sklepem, jest naszym partnerem od początku istnienia Geek Factor. To właśnie tam zaczynamy wszelkie planszówkowe zakupy. Bardzo gorąco Wam ten sklep polecamy. Zresztą myślę, że jesteście tego świadomi, biorąc pod uwagę, jak często ten sklep wygrywa plebiscyt planszowe Grand Prix. I teraz tak, co miesiąc zawsze aleplanszówki przekazują mi informacje na temat tego, które gry się najlepiej sprzedawały w minionym miesiącu i które dodatki do gier się sprzedawały najlepiej. Patrzymy oczywiście nie po kwotach, tylko po ilości, po liczbie egzemplarzy, tak? I teraz, co jest tutaj ważne, no samej liczby egzemplarzy Wam nie podam, podam Wam po prostu kolejność, co się najlepiej sprzedawało. No i zaczynamy tradycyjnie od dodatków. Teraz mamy 3 dodatki i 5 gier podstawowych. Na miejscu trzecim. Sword and Sorcery, Nadejście Mroku. Bardzo popularny dungeon crawler, bardzo dobrze się przyjął z tego, co wiem, w Polsce. Nie jest to łatwy dungeon crawler, jest dosyć rozbudowany, dosyć duży, ale no, z tego, co widziałem, to raczej spotyka się z pochlebnymi opiniami. Nam się bardzo podobał, bardzo przyjemnie się w niego grało. Troszkę żeśmy od niego odeszli, bo już nie ma tyle czasu, natomiast bardzo ciekawa koncepcja, bardzo ciekawy klimat. No i nie dziwi mnie w ogóle, że się przyjęło i że się dobrze sprzedaje. Na miejscu drugim, Wojna o Pierścień, Los Ereboru. Nie grałem w Wojnę o Pierścień, kurde, grałem w Bitwę Pięciu Armii, w Wojnę o Pierścień nigdy nie zagrałem. Mam nadzieję kiedyś w to zagrać, jestem bardzo ciekawy tej gry. Jest to też no, gra kultowa, wcale mnie nie dziwi, że kolejne dodatki czy dodruki się bardzo dobrze sprzedają. Więc tym bardziej nie dziwi mnie pozycja Losu Ereboru, pomimo tego, że samą grę nie grałem. Na miejscu pierwszym, dodatek do gry, w którą grałem. Mało tego, dodatek, który już grałem. Zaginiona Wyspa Arnak, Przywódcy Ekspedycji. Serio? Kogoś to w ogóle dziwi, że dodatek, że cokolwiek ze słowem Arnak w tytule się będzie dobrze sprzedawało? Nie pierwszy, nie ostatni raz, słuchajcie. Bardzo fajny dodatek, absolutnie, jeżeli jeszcze nie macie. Wiem, że jeszcze nie ma recenzji na kanale, będzie w miarę niebawem. Jest naprawdę świetny dodatek i ja osobiście już nie będę bez tego dodatku grał. Więc bardzo gorąco polecam wszystkim dodatek Przywódcy Ekspedycji. Na gry podstawowe teraz się przerzucamy. I uwaga, na miejscu piątym Dobry Rok. Niedawno była recenzja na kanale, bardzo przyjemna, bardzo ładnie wykonana, naprawdę dobra gra. Takie euro, proste euro, żeby zagrać właśnie rodzinnie z dziećmi, ale pięknie wykonane do tego. Trochę główkowania jest, jest lekki twist z tymi kostkami, które nie zawsze pozwolą nam wykorzystać tych pracowników, których byśmy chcieli. Więc naprawdę bardzo ciekawy tytuł i bardzo serdecznie go polecam. Zresztą możecie zobaczyć recenzję na kanale. Na miejscu czwartym Koty. Nasza księgarnia, więc jakby nie dziwi, gry naszej księgarni często lądują tutaj na tych listach. Nie grałem w te gry, więc nie mogę nic o niej powiedzieć. Natomiast mówię, no sam fakt, że to jest nasza księgarnia, to już coś mi tam mówi i trochę mi tłumaczy, dlaczego taki tytuł się pojawia na bestsellerach. Na miejscu trzecim, to jest teraz to, co się pojawi, to jest w wyniku promocji. Jest, ten zestaw się pojawia regularnie przy różnych promocjach na aleplanszówkach. Do tego stopnia, że ja chyba w to kiedyś zagram z ciekawości. Similo zestaw 3 gier, to była promocja na Dzień Dziecka. To są jakieś takie małe gry, nie wiem dokładnie o co w nich chodzi, ale no mówię, z jednej strony pojawiają się regularnie, więc można by pomyśleć, że dosyć popularne. Z drugiej strony pojawiają się regularnie, jak jest jakaś wyprzedaż, promocja, czyli no nie wiem, na którym etapie już tyle ich się musiało sprzedać, że no już można chyba mówić o jakiejś popularności. Przy czym fakt, że zaczęły się sprzedawać dopiero na promocji, to raczej sugeruje, że jakoś bardzo popularne nie są. Więc jestem bardzo ciekawy tutaj, jak to określić. I mówię, no przede wszystkim wzbudziło to moją ciekawość na tyle, że ja w to muszę kiedyś w końcu zagrać. Na miejscu drugim Epic Pojedynek razem z kartami promocyjnymi i z licznikiem. Też recenzja jest na kanale, możecie zobaczyć, bardzo mi się ta gra podoba. Wśród takich karcianych, dwuosobowych pojedynków w klimatach fantazy. Jeden z fajniejszych, bardzo szybki, bardzo dynamiczny, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Więc naprawdę gorąco polecam, polecam zapoznać się z recenzją i z wideo instrukcją, jeżeli macie na ochotę i się interesujecie tą grą. I na miejscu pierwszym Małe Epickie Podziemia. Kurde, jak ja żałuję. Małe Epickie Podziemia to jest gra, którą bardzo chciałem poznać, bardzo chciałem dla Was zrecenzować, zrobić wideo instrukcję, ale kurde, niestety no ona to premierę miała w takim momencie, gdzie moja półka recenzencka zaczęła naprawdę pękać i rozmawiałem z Basią i powiedzieliśmy, dobra, stop. Znaczy, ja zaproponowałem, Basia się bardzo ucieszyła na moją propozycję,
że nie biorę żadnej nowej gry do recenzji, dopóki te gry, które tam są teraz, nie znikną. Więc no, musiałem. No, teraz się już pomału wyczyściłem z tego wszystkiego, więc jest szansa. Mam zamiar się odezwać do Galakcji, zapytać się, czy może jednak by nie potrzebowali recenzji, czy nie potrzebowaliby wideoinstrukcji może do tej gry. Zobaczę, a powiem szczerze, jeżeli usłyszę, że nie, bo już tam, że tak powiem, wszystko poszło, więc bez sensu teraz przekazywać kopie recenzenckie, tak czasami też bywa, to trzeba zrozumieć, to w tym momencie, że tak powiem, po prostu tę grę kupię, bo jestem jej ciekawy. Naprawdę słyszałem bardzo dużo dobrych rzeczy. Ja wiem, że tam są jakieś problemy z polskim wydaniem i musiałem w ogóle spojrzeć, czy te problemy się udało już rozwiązać, tam jakieś, nie wiem, czy coś jest z odcieniami, kurde, już teraz dokładnie pamiętam. Ale jestem, mówię, jestem tej gry bardzo ciekawy. Ciekawy zresztą, no, to jest początek całej tej serii Tiny Epic, coś tam. No i Galacta, no wiadomo. Czekam na to wszystko. Będzie grane. Dobrze, moi drodzy, to jest wszystko. 5 podstawek, 3 dodatki. I tradycyjne moje pytanie do Was. Co Was zaskoczyło, że się pojawiło? Co Was zaskoczyło, że się nie pojawiło? Dajcie mi znać w komentarzach. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję bardzo Ale Planszówki za przekazanie nam tych danych. A Was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.